Ej, ty spróbuj, ale ten track przedłuża moje życie. Każdym trackiem, proporcjami zabijam krytykę. Każdym trackiem, słowem, każdym wersem udowodnię, że te zwrotki są nieśmiertelne. Klęskę to poniosę, dopiero kiedy to rzucę. Klęskę tak. Ta muzyka jest nazywana muzyką ulicy, bo na ulicy powstała. Nie powstała na salonach, nie powstała w drogim profesjonalnym studio nagraniowym. Powstała poprzez normalnych ludzi, którzy chcieli wyrazić siebie w taki, a nie inny sposób, rapując. To nie życie w HD, uwierz, że we śnie też nie. To co złe nie zawsze odnajdziesz gdzieś na dnie. Obudź się, bardzo dużo przykładam się do tekstów, bardzo dużo. Siedzę, czasem mi wyjdzie w pół godziny napisać tekst, czasem kurzę całą noc. Powiedział, ktoś nie pamiętam, że to jest właśnie nowe pokolenie i będzie one właśnie hip-hopowe. Tak się stało. Wielu ludzi o hip-hopie myśli stereotypowo. Ich zdanie na temat tej kultury wynika tylko i wyłącznie z niewiedzy. Dla nich całe życie będziemy jakimiś tam, kurczę, ćpunami, łobuzami, którzy tylko siedzą na ławce, gdzieś tam na blokowisku, nie mają żadnych konkretnych priorytetów w życiu, żadnych celów do osiągnięcia. I właśnie chciałbym to zmienić, żeby większość ludzi tak nie myślało. Hip-hop jest najpiękniejszym, co może być na tym świecie. Ta cała kultura, ludzie, wszystkie elementy. Naprawdę wspaniała sprawa. Mamy hip-hop jest ten po prostu. No. I wyłącznie, no, stylem życia praktycznie, można już powiedzieć. Mama na przykład woli, żebym się zajął czymś sensownym, czy sobie był w domu, czy u kolegów robił to swoją muzykę, prawda? Ten swój hałas, niż, nie wiem, błąkał się gdzieś po mieście, nie wiem, rozrabiał czy cokolwiek tam innego. Kiedyś się malowało po ścianach, praktycznie byłem też writerem. I no, różnie było. Ganialiśmy się z policją, jakieś w ogóle różne przypały były, niespodzianki, nieprzyjemności. Więc chyba no, rodzina się cieszy teraz z tego, że po prostu robię coś spokojnie w domu, rozwijam swoją pasję. Nie od dzisiaj każdy wie, że muzyka mówi sama za mnie. Ja jestem małomówny z reguły. Lubię dużo sadzić rymów, tylko nie bez sensu. Tylko żeby były o czymś. Generalnie inspiruje mnie życie. Jeszcze nie finał. Tu każdy na wszyscy ja to outsider. Zwiasta, który młode maniury robią się na starszy z głową do góry. Wszędzie są i złe rzeczy, i dobre. Zawsze są dobre i złe strony, nie? To zależy akurat od ciebie, co może być twoim zdaniem złego, co może być dobrego, nie? Ziomuś, co by było, gdybym był szefem mafii? Nie martw się, ziomuś, nie kazałbym tu cię załatwić. Nie chcę agresji karmić, lepiej ćwicz charakter. Złodobrym zwyciężaniem. Ludzie, którzy bardziej niż inni muszą przykładać się do swoich tekstów, bo właśnie piękno rapu tkwi w słowach, też w bitach, ale słowa są najważniejsze, bo musi to nieść przesłanie jakieś. Denerwuje mnie, że dziewczyny się puszczają na dyskotekach, to po prostu piszę o tym tekst, nagrywam kawałek i to dociera do większej liczby odbiorców, niż jakbym miał komuś mówić z osobna po kolei.
muzyka jest dla mnie, jak to się mówi, całym życiem w sumie, bo na jakiś tam chleb zawsze też mam dzięki tej muzyce. To ona mnie trzyma, kurczę, cały czas przy życiu tak naprawdę, bo to jest jedyna rzecz, jaką mam, taka od początku do końca jest moja. I kurde, kocham ją, naprawdę, to moja, kurde, jest... To jest moja ulubiona kobieta. Naprawdę. Jestem w niej zakochany po koniec mojego życia. Beatbox to jest imitacja różnych dźwięków poprzez narządy mowy. A głównie chodzi o perkusję. Typu... Właśnie beatbox. Zawsze chciałem być, kurczę, raperem, zawsze mnie to jarało i tak dalej, ale myślałem, że w ogóle totalnie się do tego nie nadaje. I raczej właśnie starałem się robić ten beatbox od początku, ale coś tam sobie zawsze pisałem do szuflady. Po jakimś czasie pisania do szuflady po prostu zobaczyłem, że to nawet jest niezłe i coś można by było dalej na miejscu. Numer uno, pojeden prykone, lecz jak Batman na metadonie, pojeden poeb ze swoim kordonem, wersy wgłowione, poronone, choć nie jestem patolem, rzucam wersy krwawe jak smolek, zdasz sprawę sobie, puszczam obie kolejne rozcierwo, co zrobi tu rozpierdol, wyry, wiesz to na pewno, to tempo podbija to tętno, na miękko frwam stoperką, na muzyków to pewnie bełkot, ale masz tu typów z werwą, wiesz na grubo nie wszędziemy cienko, tego nie słuchasz się lekko, słuchasz ten flow, wiesz, to są mały wod, zabrzebił głos, ale jak na złość, ale idzie to w każdą ze stron. Fruniesz ziom, z nami z tobą odpalony D&B, grajmy rap nasz front albo kuma. Trzeba bardzo dużo trenować, jeszcze raz trenować, nagrywać i jeszcze raz nagrywać, trenować dykcję, trenować wszystko, co się da. Stoi telefona, poni do broni, ale w rozum mówię, będzie ze mną Petro, zabiasz nami go w ukrytą. Nie zlekonoś, no biedą, że się wybić ponad to się porozbić, będą teraz na pewno jadę z grubą perką. Raperzy, którzy przychodzą, wiesz, zagrać, rozbawić publikę, oni chcą po prostu dobrej zabawy, nie? Ludzie też tego oczekują, a nieraz się ktoś napierdoli, wiesz, się włącza nieśmiertelność i się zaczynają takie opcje, nie? Nie lubię tego akurat w rapie, bo to niestety jest nieodłącznym elementem w tej muzyce. Chcąc, nie chcąc, jesteśmy na to skazani. Rap charakteryzuje się wulgaryzmami, które mają nacechować jakąś myśl, jakieś zdanie, bardziej podkreślić je, że tak powiem, w bardziej agresywnej formie, wręcz dobitnej, co nie zmienia faktu, że czasami są nadużywane. Nie tylko w hip-hopie używa się przekleństw. Używa się też przekleństw chociażby i w mowie potocznej, kurczę, wiesz, podczas życia codziennego, podczas normalnych rozmów. W życiu też słychać dużo przekleństw, nawet chyba więcej niż w rapie. Także to nasz świat. Nie spotkasz nigdzie tyle szczerości, tyle prawdy przekazywanej właśnie z serducha. No. Kurczę, a o czym tu dalej mówisz?
DJ charakteryzuje się tym, że ma własny styl i że robi po swojemu i dochodzi do wszystkiego sam, po kolei. Każdy ruch faderem, każdy ruch płytą jest wypracowany przez niego. No skrecze praktycznie... Każdy DJ ma praktycznie takie same, nie? Ale każdy DJ na swój sposób odpowiedni łączy je ze sobą lub skreczuje w inny sposób. To można nazwać stylem danego DJ-a. Na początku jarałem się muzyką, słuchałem bardzo dużo muzyki. Wiele mixtape'ów, dużo skreczy. Starałem się grzebać, szukać jak najwięcej, żeby najwięcej chłonąć. No i w pewnym momencie trzeba było dać coś od siebie. No każdy to czuje, trzeba mieć to w sercu. Czuć tą muzykę, bo dla niektórych to jest tylko jakieś tam monotonne gadanie, prawda? A nie wsłuchują się naprawdę w tekst, praktycznie. No. Trzeba to mieć w serduchu. Nie? Dla wielu osób wciąż nie kojarzymy się z przysłaniem w tekstach, tylko raczej z dziwnymi ludźmi, którzy chodzą w szerokich spodniach. Piszę w taki sposób, aby zwrócić uwagę ludzi na jakiś problem, opowiedzieć im jakąś historię z morałem. Tylko poprzez teksty hip-hopowe, poprzez teksty nagrywane właśnie w studio do bitu mogę tak naprawdę powiedzieć, co mi siedzi na sercu. Rap jest muzyką, której nie robi się pod publiczkę, żeby tylko gdzieś tam zaistnieć, nie wiem, w mediach. Robi się po prostu z czystej pasji. Muzyka też w jakimś stopniu jest sensem mojego życia, gdyż no, nie potrafię się bez niej obyć. Gdybym nie poszedł, mam ochotę czegoś posłuchać. Właśnie kiedy siadam w tym pokoju, że tak powiem, tak zwane studio, potrafię się wyłączyć na kilka godzin. Kilka dobrych godzin, pół dnia, czasami cały dzień. Czasami mogę kompletnie nie spać, żeby po prostu siedzieć tutaj. Nie muszę tworzyć, nie muszę, nie wiem, miksować różnego rodzaju numerów. Po prostu lubię tutaj siedzieć i słuchać muzyki. Ogólnie nie wyobrażam sobie życia bez porannego plumkania sobie pod prysznicem. Beatbox wypełnia całe moje życie, płynie we mnie w środku, zastępując krew. Beatbox wywodzi się od murzyńskich śpiewów plemiennych, kiedy ludzie już naśladowali różne dźwięki typu perkusje bębny. Tylko na tym polegało. Nie było żadnych dodawanych efektów, tak jak później. My name is Robo. O, policja. Co mi daje muzyka? Dużo radości, emocji i sprawia mi wielką przyjemność. To jest pomysłem na siebie. Jest oderwaniem się od zwykłej rzeczywistości na drodze do wewnątrz. Raperzy głównie wywodzili się, wyrastali z bloków, mieszkali w blokach. Zaś teraz coraz więcej raperów mieszka, ja jestem tego żywym przykładem, że raperzy normalnie mieszkają także w domkach jednorodzinnych, na osiedlach, niekoniecznie w miastach. Myślę,
raperem jest być łatwo, jeśli jest się przede wszystkim sobą. Czy łatwo być raperem, czy trudno? Nie wiem, raperem się po prostu jest. I nie mam jakiegoś ciśnienia, nie jest to dla mnie ani trudne, ani łatwe. Co, nie wiem, to wychodzi ze mnie, nie? Nie mam z tym problemów żadnych. Wszystko zaczęło się gdzieś tak w szóstej klasie podstawówki. I wtedy chyba ludzie myśleli, że chcę zostać jakimś gangsterem albo mafiozą, bo taki panował wtedy stereotyp. A ja po prostu chciałem mieć dostęp do czegoś szczerego i identyfikować się z tym, z taką prawdą i szczerością. A właśnie to mi daje hip-hop. Początki, no to zaczynałem jak chyba każdy, który zaczynał tworzyć tą muzykę. Poprzez pisanie pierwszych prostych rymów, pierwszych prostych tekstów, poprzez łamane nawiki, które nie zawsze wchodziły równo w beat. Teraz mi się to zdarza, ale wiadomo, że jest cały czas progres, praca nad flow, nad tekstami, rozkminianiem coraz to nowych rzeczy. A jak postrzegała to rodzina? Jak wtedy był postrzegany hip-hop? Że to jest takie bardzo zjawiskowe, że tak powiem. Pierwsze jakieś traki nagrywaliśmy na kasetę magnetofonową. To wyglądało tak, że stał magnetofon mojej siostry na biurku. Obok stał komputer z dwoma głośnikami za dwie dychy. I z niego leciał beat. To nawet nie był beat, tylko muzyka elektroniczna, pod którą b-boye tańczyli ogólnie gdzieś na klipach. I w miejscach, gdzie nie było jakiegoś wokalu, my stojąc w kolejce przed mikrofonikiem w magnetofonie włączaliśmy nagrywanie. I każdy wypowiadał, nawijał swoje kwestie. Jak nawinął, szedł na koniec kolejki i wjeżdżał następny. A jak ktoś się pomylił, to od nowa wszystko. No. Już w gimnazjum wtedy pisałem teksty. Chociaż był taki jeden kawałek, który był coverem. Ale to był taki pierwszy, żeby się sprawdzić, czy w ogóle nadaje się do mojej recytacji. Później już pisałem swoje teksty. Nie miałem za bardzo jak tego nagrywać. Pierwsze kawałki powstawały na takim mikrofoniku od komputera dołączonym do słuchawek. Na takim czymś to nagrywałem prostym programem. Później puszczałem kolegą. Z Ekiem byliśmy jeszcze w ogóle z ziomkami, którzy wcześniej byli z nami na stołówce szkolnej. Wpieprzaliśmy, nie wiem, zupę czy makaron, nie? Któryś coś tam zrymował do makaronu i mówiliśmy, że założymy grupę. Wolę nagrywać, robić coś ciekawego, niż chlać i rozsiać rozpiernie. Także... No, ten styl muzyczny na pewno różni się zdecydowanie od tych wszystkich, które są serwowane nam przez radio i telewizję na chwilę obecną. Ta muzyka nawiązuje do tworzenia rzeczy szczerych. Bo to wszystko idzie pod kulturę popową, tylko i wyłącznie, pod komercję. Nie jest robione nic na pokaz, nie jest robione nic dla pieniędzy i nie jest robione nic na siłę. Ludzie mnie postrzegają tak jak kiedyś, tylko że na przykład, nie wiem, mówią, że chodzę w sukience czy takie jakieś tam rzeczy, to wiesz, no to nawet śmieszne bywa, ale chodzi o to, że nie odczuwam czegoś takiego, że mnie ktoś jakoś inaczej traktuje, tylko dlatego, że wiesz, że mam jakieś inne zajęcia. Kobieta, do której chodzę codziennie zakupy robię, ona codziennie mnie pyta, kiedy jadę na koncert, kiedy coś tam, gdzie ostatnio byłem, co tam słychać, czy nagrywam płyty jakieś i tak dalej, wiesz. Także ludzie ogólnie dobrze to chyba traktują, bo muzyka jest jakimś tam pozytywną rzeczą w życiu ludzi, nie? To ma ci być lepiej, jak jej słuchasz, nie? Żona reaguje na to różnie. Ale zawsze mnie wspiera, zawsze jest ze mną i za to jej dziękuję. Mam nadzieję, że muzyka ulicy będzie bardziej doceniana i mam nadzieję, że stanie się to ze sprawą właśnie tego filmu. Muzyka miejska, poprawia horyzonty, patrzenia na ten świat, tam gdzie szare bloki nie sposób dostrzec jej piękna. Przy grubych bitach włosy stają dęba, w górze ręka, prawda w tekstach, cel trafia do sedna. Miejsce w moim sercu zajęła jako pierwsza, tylko
tylko ona jedna, jedna, jedyna. Ukruchana od nas czuje ten klimat. Muzyka podwórek, tutaj ma swój początek. Uważnie obserwuję świat trzeźwym okiem. Życie jest proste, nie zagłębiam się w analizy. Boszczę w kryzys i tęczę, kiedy są kwity. Te dźwięki miasta dają natchnienie. Tu tkwi cała prawda, jesteśmy pod ziemiem. I nie wiem, czy minie mi kiedyś ta zajaweczka szczera prosto z serca, którą słychać w tekstach. Jak pierwsze pudło na mistrzostwa, biorę majka, gadam, recytuję jak Szymborska. Kiedy łapie za wiosła, mam mistrza jak Kusznierej w naturze. A ty co? Ty! Nie możesz tego zmienić. Osiem wersów, nawet osiem stromni, ale dają radę. Twoje osiem tekstów przy tym chamie są po prostu słabe. Muzyka ulicy rośnie w siłę, łamana. Także gale, co gara serce, bo inaczej to plama. Wiem, że codziennie tęsknisz za słowami szczerymi, których wciąż ci braknie. To moje retro z podziemi. Nie chcę bardzo czyś pieprzyć jak kulet na Tory Black. To emocji wersy, tak naturalne jak szufal. Bóg mi to dał, skrzydlate anioły są ze mną. Bo jestem w stylu kojarzonym tak często z agresją. Muzyka ulic trafia w sesno, do serca przestępno. Rytm uczucia, prawda, hip-hop to czyste piękno. Daj nam żyć, to ten beat z kolejną minutą wpływa na styl. Styl, w którym każde słowo dąży do tego, by zamienić go w ten, to nie film. My nie gramy w nim, ten hip-hop nie jest zły. On bije w naszych sercach, czyli tam, gdzie od początku był. Zapach winyla mieści nas znów, pokoroduje zajebisty wrzut. Gdy bibuj i wygina ciało w pół, nie masz bitu do majka, pluj. Ziomek, pójść to głośniej, otwórz okno na rościerz. I tańcz, rap nie maluj, spleć i jaraj się w boksie. Yeah.